Jaki tytuł nosi w Polsce przewodniczący Sejmu? Premier. Nie, Sejmowi przewodniczy marszałek Sejmu. W końcu wygraliśmy 6, także nic, tylko się cieszyć. Teraz mecz w Puławach. Pierwszy raz zagrasz w tej nowej hali, w mieście, które jest bardzo ci bliskie. W nowej hali? Przecież gramy u siebie. A, gracie u siebie, przepraszam. Ale z Azotami, które są ci bliskie, dzięki, że mnie poprawiłeś. Tak, bliskie, dzięki żonie. A najlepiej jeszcze z krótkimi rękawkami. Tak napisała pani Olga, że owszem, koniecznie, ale tylko krótkie spodenki. Pani Ania napisała, że śpi w piżamie na ramionczkach, ale tylko z krótkimi spodenkami z jedwabiu. I łapie kierowców. Mierzę prędkość, także nie przeszkadzaj sobie. Nie jechali za żeby było bezpiecznie. Tramwaj się rozpędził za bardzo. Dawaj, 15. Jedziesz, Robert. Panie prokuratorze. Czy ty śpisz w skarpetkach, jeszcze powiedz. Tak? A mogę powiedzieć, że te skarpetki nie tylko są prawdę naciągnięte na stopy? A! No, widzowie, no i zepsułeś. Wiedziałem, że tak to się skończy. Tyle są warte te policyjne sprzęty do mierzenia prędkości. Nie psuj manekinów. Teraz będą ciekawe bardzo rzeczy, bo jakie jest nasze nastawienie do tych kontaktów twarzą w twarz, a jakie do smartfonowych czy takich zdalnych, cyfrowych. Jeśli chodzi o relacje przyjacielskie, to raczej wolimy się spotkać osobiście, chociaż jest taka grupa, która chętnie będzie pisać do siebie czy dzwonić na rozmaitych aplikacjach. Rodzina 61% osobiście, no ale niektórzy twierdzą, że całkiem pokaźna grupa, że lepiej się wychodzi na tych zdalnych kontaktach z rodziną. Język biznesowy za mocno mi trochę wszedł, przepraszam. Co według przysłowia jest drugą naturą człowieka? Drugą naturą człowieka jest zło? Przyzwyczajenie. Pracodawcy będą mogli bardzo szeroko stosować. Czytaj, będą musieli poinformować pracownika, dlaczego chcą go skontrolować, ale trzeba się przyzwyczaić, że po prostu pracownicy, na przykład na ulicy wodociągi, nie wiem co to za zdjęcia, ale jak już się pojawiły... A to zaraz ja ci wszystko wytłumaczę. Dobrze, to tak. To będą mieli do tego prawo już... dziękuję. Wróciliśmy do tego tematu. Wiem, że to dla niektórych... Był taki sprytny plan, żeby pędzić dalej po prostu. Adam Czerniak jest z nami, doktor Adam Czerniak, Polityka Insight, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry, panie doktorze. Mam nadzieję, że się słyszymy. Panie doktorze, gdzie na polskim rynku nieruchomości widzi pan potrzebę zmian, która mogłaby zahamować tę gwałtowność załamania rynku? Nie słyszę pana. Niestety, do tej rozmowy jeszcze wrócimy, proszę państwa. Bardzo dziękujemy. Zdrowie i do zobaczenia w Katarze. Dzięki wielkie za tę rozmowę. Panowie, powiedział Robert Gumny, że czuje się najlepiej na wahadle, na prawym, ale na prawym wahadle mamy Matiego Keszan. Dzisiaj wydolność Kasza. Powiedziałem Kesza, prawda? Błąd, wytniemy. Nie, to na żywo.